Szanowni Państwo, ja w dniu dzisiejszym reprezentuję służby ratownicze. Przede wszystkim chciałem bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie, że mogłem się znaleźć w tak znakomitym gronie. Potrzeby informatyczne służb ratowniczych. Myślę, że akurat w tym gronie nikogo nie muszę przekonywać, jak ważne dla funkcjonowania służb ratowniczych jest odpowiednia, precyzyjna, trafna informacja. Szanowni Państwo, posłużyłem się tutaj cytatem znanego pisarza brazylijskiego, że informacja jest jednym z najdroższych towarów na świecie. I myślę, że nie tylko jeżeli chodzi o służby ratownicze, ale również o działania w każdej dziedzinie. Oczywiście ta informacja ma swoją cenę. Dla nas, dla służb ratowniczych, tą ceną jest ludzkie życie i zdrowie. I myślę, że nie ma wyższej ceny niż to, co właśnie tutaj zostało w tych słowach przywołane. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o funkcjonowanie służb ratowniczych i przekazywanie informacji, skupiłbym się w tym miejscu na funkcjonowaniu naszym, czyli służb ratowniczych, z innymi instytucjami, tak? Pozyskiwanie informacji z innych instytucji. Biorąc pod uwagę, że służby ratownicze funkcjonują głównie w obszarze zagrożeń niemilitarnych, w szczególności zagrożeń bezpieczeństwa powszechnego, czyli zagrożeń, które wynikają z oddziaływania sił natury i z postępu cywilizacyjnego. Współpraca z takimi instytucjami jak Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej to jest właśnie kwestia otrzymywania informacji przez służby ratownicze o różnych zagrożeniach płynących z sił natury. Tak, dość często w naszym kraju mamy w ostatnim czasie przykłady, czy to silnych wichur, trąb powietrznych, a w miesiąc temu dokładnie z zagrożeniem powodziowym. To również korzystanie z informacji od lasów państwowych z określonymi zagrożeniami związanymi z obszarami leśnymi, ale również najczęstsza chyba współpraca z Państwowym Ratownictwem Medycznym, głównie jeżeli chodzi o zagrożenia, wszelkiego rodzaju zagrożenia komunikacyjne, których niestety ilość tych zagrożeń w Polsce rośnie, ale również rośnie ilość ofiar. Proszę dalej. Szanowni Państwo, przygotowałem tu dla Państwa dzięki uprzejmości jednej z firm, za co serdecznie dziękuję, krótką demonstrację dotyczącą ćwiczeń w zdarzeniu masowych, jakie została przeprowadzona na autostradzie A4 przed jej oddaniem. Niestety, czy może stety, służby ratownicze, biorąc pod uwagę globalizację zagrożeń i postęp cywilizacyjny, również muszą korzystać z nowych technologii. Tutaj mamy sytuację, gdzie cały temat działań obserwowany jest z powietrza, tak, za pomocą odpowiedniego drona. Informacja jest przekazywana tutaj do kierującego działaniem ratowniczym, tak, który może zapoznać się na bieżąco z sytuacją, jak również może tą sytuację bezpośrednio nadzorować. Ta sytuacja pozwala mu podjąć szybko trafne decyzje. Decyzje, które się wiążą z ludzkim życiem i zdrowiem. To tylko jedna z form wykorzystania drona. Próbujemy, może nie do końca udolnie, wykorzystywać również innych działaniach obserwacji, symulacji, czy na przykład podczas sytuacji zagrożeń powodziowych, do czego? Do obserwowania wielkości rozlewisk, tak? Szanowni Państwo, dla nas w kwestii wykorzystania nowych technologii powinno być nie tylko już w fazie reagowania służb ratowniczych, ale również w fazie przygotowania tych służb do reagowania, tak? Czyli przygotowania odpowiednich zasobów, odpowiednich baz, których będziemy mogli korzystać w sytuacji właśnie reakcji bezpośredniego już reagowania na określone zagrożenie.
czy te narzędzia są nam potrzebne? Powiedziałbym inaczej. Szanowni Państwo, nowoczesnej służbie ratowniczej te narzędzia są niezbędne. Postęp cywilizacyjny wymusza również w służbach ratowniczych stosowanie nowych narzędzi, które są niezbędne do odpowiedniego zarządzania zasobami ratowniczymi. Czy kupno kolejnego sprzętu, tak? Czy kupno kolejnych samochodów zwiększy naszą efektywność? Nie, a może pójdźmy w drugą stronę. Spróbujmy zastosować nowoczesne narzędzia do zarządzania zasobami ratowniczymi. Myślę, że tak ten krótki film z ćwiczeń, no niestety nie z akcji ratowniczej, przybliży Państwu kwestię możliwości wykorzystania informacji, w tym wypadku informacji audiowizualnej, do odpowiedniego zarządzania zasobami ratowniczymi. Proszę dalej. To właśnie firma, która nam udostępniła materiał, za co bardzo serdecznie dziękuję. Szanowni Państwo, komunikacja to przede wszystkim cel. Cel uzyskania odpowiedniej informacji, precyzyjnej informacji. Na podstawie tej precyzyjnej informacji będziemy mogli podjąć właściwą decyzję. Właściwą decyzję, która wiąże się, jak już na samym początku powiedziałem, z ratowaniem życia i zdrowia ludzkiego. To również w naszych rękach, w rękach ratowników, odpowiedni sprzęt. Tak, tego sprzętu na dzień dzisiejszy na szczęście nie brakuje. Mamy odpowiednie narzędzia, musimy tylko odpowiednio tymi narzędziami móc zarządzać. Szanowni Państwo, odpowiednie prawo. Nic nie możemy zdziałać lub niewiele możemy zdziałać, jeżeli prawodawstwo działania służb ratowniczych nie będzie na odpowiednim poziomie. Ono na dzień dzisiejszy jest wystarczające, ale tak naprawdę największym i najważniejszą kwestią to są odpowiednie chęci. Najlepszy sprzęt, dobrze określony cel, tak? Czy nawet najlepsze prawo nie zastąpi tego, czego może zastąpić człowiek i jego chęć do działania, jego kreatywność w kwestii komunikacji. Szanowni Państwo, to tak króciutko, żeby Państwa nie zanudzać. Bardzo dziękuję za uwagę.